I witam w retro lataniu. Tutaj jak widzicie mam uruchomiony Microsoft Flight Simulator 2000, ale nie 20, tylko po prostu 2000, tak? Czyli symulator stareńki sprzed 21 lat. I wtedy to jak wszystko na przełomie wieków nazywało się albo milenium, albo 2000. I zobaczmy sobie najpierw przegląd ówczesnej prasy, co pisano o tym symulatorze. Tutaj mam numer Gamblera, jest to grudzień 1999 rok, numer 12. I tutaj na stronie 16 mamy taką małą zajawkę, ale wersji jeszcze beta, bo wtedy jeszcze widocznie tutaj redaktorzy nie otrzymali pełnej wersji. Mamy takie pierwsze informacje, jakie się pojawiły o tym symulatorze. Tutaj całości nie będę czytał, jeżeli chcecie to sobie zrobicie pauzy i sobie poczytacie, jeżeli chcecie całość przeczytać. Tutaj z takich ciekawostek, to tutaj autor pisze, że po pierwsze wersja beta, jak dostali informację, niewiele się różni, w zasadzie się niczym nie różni od tej wersji już finalnej, tylko tym, że na wersji finalnej można będzie sobie jeszcze korzystać z CD, nie trzeba będzie instalować całości. Tutaj widzimy, że całość ważyła 1,2 GB. Jak dla mnie na wczesne czasy to było dosyć dużo, tym bardziej, że miałem dysk raptem 4-gigowy, więc to zajęłoby mi ponad 1/4 dysku, także no, dla mnie ta wartość instalacji była bardzo wysoka wtedy. Dalej też autor tutaj pisze, że ta recenzja jest dla graczy bardziej takich casualowych niż jakichś hardkorowych pilotów, którzy zapewne i tak kupią ten symulator w ciemno. No ale tutaj mamy też dalej wymagania takie realne, jakie tutaj autor podaje. I był to Pentium 3 450, akcelerator graficzny, najlepszy z możliwych, plus co najmniej 128 MB RAM. Ja w ówczesnym czasie zastanawiałem się bardzo nad kupnem tego symulatora, bo oczywiście chciałem posiadać ten symulator i latać tutaj tymi wszystkimi samolotami. No ale niestety jak poczytałem tutaj wtedy tą recenzję, to no, zrezygnowałem jednak z kupna, bo no jednak minimalne wymagania były dużo niższe, no ale oczywiście tutaj życie życiem. No i wiedziałem, że jeżeli bym to zainstalował na moim ówczesnym sprzęcie, to po prostu miałbym pokaz slajdów, a nie płynną animację. Dlatego, że miałem raptem wtedy Pentium 2, chyba 250 MHz. Akcelerator graficzny miałem, był to Voodoo 3, już wtedy też może nie najlepszy. No i pamięć RAM, dla mnie to już była przeolbrzymia liczba, dlatego że ja miałem tylko 32 MB. Chociaż w minimalnych wymaganiach się mieściłem, to wiedziałem, że i tak raczej nie ma sensu się w to pchać na mój komputerek. Tutaj co ciekawe mamy taką informację, że tekstury miast są gorsze niż na przykład w Combat Flight Simulator. Co ciekawe jest to też produkt firmy Microsoft, więc o tyle to jest dziwne, że użyto gorszych tekstur miast. No i też jakieś tam błędy, że mamy ostro zakręcające rzeki i takie rzeczy. Tutaj też autor nie jest zadowolony z kokpitu, z panelami 2D. Tutaj też porównuje to, co widział w innym symulatorze, Fly, że to już nie robi na nim wrażenia. No i opis działania, że na Pentium właśnie 2, na którym testował 350 MHz z Rivą TNT i 128 MB RAM, lata się tak, start jeszcze w miarę, lot prostoliniowy około 17 klatek tylko, łagodny zakręt i natychmiast tak skoki. Tutaj jak zobaczymy nawet na moim sprzęcie, rzeczywiście miewam coś koło 10 klatek nawet. Nie wiem dlaczego, po prostu rzeczywiście ten symulator musi być bardzo źle zoptymalizowany. Tutaj też troszkę narzeka, że jeżeli podlatuje się do budynków, to najpierw pokazują się gołe bryły, później się w locie wszystko teksturowuje. I nie jest to wersja winy beta, bo też tutaj ludzie na zachodzie, którzy już grali w pełną wersję, się też na to skarżyli. I tutaj też co ciekawe, nawet po zmianie rozdzielczości z dużo niższej na wyższą i w 32 bitach gra chodziła tak samo, tak? Czyli w zasadzie nie miało to dla niej żadnego znaczenia.
No i rzeczywiście tutaj autor pisze, że Microsoft znowu wprowadził niezoptymalizowany kod, który pewnie naprawi patchem. I tutaj jest jak najbardziej racja, ten kod. Nawet dzisiaj ten symulator na współczesnym sprzęcie zachowuje się tak samo. Ma bardzo duże spadki klatek, nie wiadomo dlaczego. No i troszkę garść pochwał, że dodano efekty świetlne, nowe samoloty, jest na przykład Concorde, wprowadzono rewelacyjne chmury i opcje ściągania warunków pogodowych z internetu. Jest to też nowość chyba, która po raz pierwszy się pojawiła w Microsoft Flight Simulator, że właśnie można było pobierać pogodę z internetu. Mamy też lekcję pilotażu oraz 300-stronicową instrukcję, która tam właśnie naucza też latania. I rzeczywiście jak zakupiłem ten symulator właśnie z drugiej ręki z Allegro, to także z tą instrukcją, także mam tą książkę, można powiedzieć. Co prawda dla mnie już to nie było aż tak przydatne. Mamy tam właśnie lekcję latania Roda Machado. Tutaj ja już przez tą lekcję przeszedłem dawno temu. Tym bardziej, że mamy też spolszczenie tego całego tekstu, bodajże wydawca Microsoft Flight Simulator 2002, czyli kolejnej wersji, też umieścił tą lekcję latania i zostało to też przetłumaczone na język polski, co można znaleźć w internecie. Także bardzo fajna lektura dla początkujących, całkowicie zielonych pilotów, którzy chcieliby się w ogóle nauczyć podstaw latania Cessną. Ja chyba to przeczytałem nawet ze 3 razy, bo to rzeczywiście było dla mnie wtedy, no jak mało wiedziałem, tak to było dla mnie bardzo pomocne i oczywiście bardzo interesująca lektura. No i też te lekcje Roda Machado się przewijały w kolejnych wersjach, w wersji 2004 oraz w FSX-ie. Też mam informację, że recenzja pełnej wersji, tak, miejmy nadzieję, będzie za miesiąc, bo premiera w Europie miała miejsce 12 listopada. Niestety tutaj już w Gamblerze nie uświadczyliśmy pełnej recenzji tego symulatora, dlatego że to był ostatni numer Gamblera, po prostu czasopismo upadło, zostało zamknięte i tutaj jest to ostatni numer tego czasopisma. I takie pierwsze wrażenia, ocena po prostu średnia, tak, 3 na 6. Także rzeczywiście autor tutaj mocno troszkę też krytykował i narzekał, zwłaszcza optymalizację tego symulatora. I mam tu jeszcze Secret Service, czy też New Service, bo musieli później zmienić nazwę, jakieś tam prawa autorskie były i tak dalej. W każdym bądź razie mamy tutaj numer ze stycznia z 2000 roku. I mamy tutaj na stronach 70 i 71, tak, taką pełną już recenzję tego symulatora w wersji Pro, Professional, bo były właśnie dwie wersje, Standard i Professional. No, oczywiście też nie będę tutaj tego całego czytał, jak ktoś chce, można sobie zrobić stopklatkę, chociaż teraz pewnie niewiele widać będzie. I sobie to poczytać. Tutaj autor już tak mocno nie krytykuje samej optymalizacji tego symulatora, co ciekawe. Okej, dajmy sobie taki widok ciągły, bardziej przybliżony. Tutaj, no cóż, mamy opis hangaru, samoloty, jakie się pojawiły. Tutaj mamy właśnie informację, że w wersji tej Pro pojawił się Beech King Air oraz Muni Bravo jako dodatkowe samoloty. Tam mamy też dalej informacje o miastach, które zostały bardziej szczegółowo zrobione. No chyba tutaj mamy o tych miastach nawet. Tak, i są to dodatkowe miasta w wersji Pro: Waszyngton, Boston, Rzym, Seattle, Paryż i Tokio. I wersja podstawowa zawierała Londyn, Paryż, New York, Los Angeles, San Francisco i Chicago. Co tu mamy dalej? Tak, dalej co do samolotów, autor jeszcze pisał, że pojawiły się oczywiście już wiele dodatków się pojawiło do tego symulatora, pojawiły się także polskie samoloty, tak, mamy parę wymienionych, Wilga, Iskra, Karaś, Łoś. Tutaj niestety większość było to tylko modele zewnętrzne, a kokpit był po prostu wzięte były panele 2D, na przykład z Cessny czy z Boeinga, co oczywiście wyglądało słabo. Nawet mamy adres internetowy, skąd można było pobrać te dodatki, ciekawe, czy ta strona jeszcze istnieje. Tutaj też autor porównuje ten symulator z takim chyba głównym konkurentem ówczesnym, czyli
Flight Unlimited, no i tutaj autor pisze, który symulator oferował więcej możliwości. Oczywiście wskazał, że jest to Flight Simulator, jeżeli chodzi o możliwości. No bo rzeczywiście tam tutaj mamy jakby dostępny cały świat, mamy też duże samoloty liniowe, a Flight Unlimited oferował bardziej okrojony tam kawałek jakiegoś rejonu chyba Stanów Zjednoczonych, jak i bardziej samoloty General Aviation tylko. Tutaj mamy informację o około 20 tysięcy lotnisk, 17 tysięcy więcej niż w FS-98, także jest tutaj co do lotnisk duży postęp. Mamy troszkę tutaj o scenerii Polski informacji, która niestety jest bardzo słaba, jak tutaj to poczytamy, tak, bo rzeczywiście no jest pusto w Polsce, tak, po prostu lotniska są, ale sam teren i tak dalej jest tylko teksturą, nic tam specjalnego nad Polską nie ma. Co, mamy tu jakiś opis lotu trochę, to tylko przewinę, tam już są obrazki. Tutaj troszkę tak, jak latać, nawigować. Tutaj autor poleca wziąć kurs latania, zanim zaczniemy oczywiście latać, co jak najbardziej ma sens, jeżeli jest się całkowitym nowicjuszem. No i też był tak tryb przygód. To sobie też zobaczymy. No i jakby tak pytanie podsumowujące, Unlimited czy symulator? Tutaj, co ciekawe, autor tego tekstu wskazał, że woli Flight Unlimited 3. Wtedy tak, była trójka też wyszła. I ta trójka wyszła zaraz tuż przed, może miesiąc, dwa przed tym właśnie Flight Simulatorem. No tutaj autor mówi, że jednak wolałby świat dobrze dopracowany, ale mniejszy niż cały świat, jak tutaj we Flight Simulator, ale jednak pusty w większości, tak? Więc tutaj autor osobiście sobie wskazał, że jednak wybrały Flight Unlimited 3. No ale oczywiście tutaj pochwała dla FS2000 za większy wybór samolotów. No jak i też możliwość latania, tak? Po całym świecie dużymi liniowcami. I zobaczmy sobie ocenę. Ocena jest 7 na 10, także też tak trochę powyżej średniej. Nie jest to jakaś wysoka nota. Mamy minimalne wymagania, tylko Pentium 266, 32 MB RAM, no ale to są minimalne wymagania i na pewno na takiej konfiguracji gra chodziłaby bardzo kiepsko. I tutaj jak widzimy, taką ikoną tego symulatora był Concorde, także na pudełku mieliśmy też wizerunek Concorda, chyba startującego przy zachodzie słońca. Także kiedyś widziałem to pudełko na sklepie, pomyślałem sobie, kiedyś będę w to latał, no ale to kiedyś nastało dużo, dużo później. No wtedy mój komputer jednak nie pozwalał na uruchomienie tego symulatora, był zbyt słaby. Także kupiłem sobie ten symulator dosyć niedawno temu, po prostu na Allegro z drugiej ręki, z płytami razem z instrukcją, ale już bez oryginalnego pudełka, które jednak w sumie i tak jest zbędne. No bo też czytałem, że ludzie mieli z tym problemy, żeby to w ogóle uruchomić na Windows 10. Mnie się udało w sumie, no są problemy, ale wystarczy ustawić kompatybilność wsteczną z Windowsem XP na przykład. Ja sobie ustawiłem z Windowsem XP i póki co nie mam problemów. Tam jeszcze były egzeki do wersji Windowsa 98 i 95, więc myślę, że jakby się ustawiło na przykład dla egzeka dla Windowsa 98 z kompatybilnością wsteczną dla Windowsa 98, to prawdopodobnie też by się uruchomiło. Więc ogólnie działa. Można na tym latać nawet na współczesnym komputerze i Windowsie 10. I mamy takie właśnie powitalne menu. Mamy coś takiego jak Getting Started i What's New na dzień dobry. To mamy filmy do obejrzenia. A zobaczmy sobie. Well, hello. I'm John King. And I'm Martha King. Tak, mamy tutaj małżeństwo King, które prowadzili, przynajmniej nie wiem, czy prowadzą dalej, prowadzili szkołę latania i zaproszono ich do tutaj promocji Microsoft Flight Simulator. Well, as you can see, we're starting right in the cockpit.
You know, flying is always fun, but with Flight Simulator, you have the added thrill of flying the aircraft of your dreams. I mean, where else am I going to get a chance to fly a Concorde? Tak. Mamy Concorda. Pochwalono się, że jest. Now we're at Migs Field in Chicago, and I'm all fixed up with the Ultimate Joystick, the Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro, and it's got all sorts of neat controls. Now since we're close to downtown Chicago, no joystick to też jednak podstawa, bo tutaj chyba jeszcze nie było sterowania nad myszką, a z klawiatury to jednak bardzo ciężko tam latać. You know, I can fly tour from any of 20,000 airports. Let's fly over New York City. We can take off from Teterboro Airport. Ciekawie, że pokazuję, jak pisze na klawiaturze. No, pokazują tu pewne takie podstawy, jak operować tym symulatorem i co tu można zrobić. No i mam wrażenie, że są tu lagi na tym filmie, albo wideo się przycina, ale animacja nie jest płynna, a nie sądzę, żeby na taką prezentację słaby sprzęt przygotowali. No chyba, że jeszcze program nagrywający im tutaj przycinał. John has fun flying. Let me show you some things that can help you get the most out of Flight Simulator. By the way, if you don't see these menus, you can get them at any time by pressing the Alt key. First, in the Options menu, there's some handy things that let you customize or adjust how Flight Simulator performs and also how Flight Simulator looks. Next, go to the Aircraft menu and choose the kneeboard. In the kneeboard, you'll find checklists to help you fly the airplane. And the key commands section will give you the keyboard commands to use if your joystick doesn't have all the... No dzisiaj już chyba nikt nie kręci takich filmów instruktażowych, jak poruszać się po symulatorze. To już prędzej społeczność YouTube'owa nagrywa takie filmy. Let's load the flight plan from Chicago to Frederick, Maryland. The home of the Aircraft Owners and Pilots Association. Of course, you can also create your own flight plans. When you're done there, now let's go to the World menu and click on Weather. As you know, pilots always check the weather before they take off. You can do that too. Just select Real World Weather. And tak, to jest ta nowość pobrania pogody z internetu. Flight Simulator generates the current conditions automatically and integrates them into your flight. Or if you don't like today's real weather, you can create your own. Clouds, winds, rain, even low visibility. You get the idea. Flight Sim has lots of fun things that you can do. And again, if you have questions about any instrument, control, or procedure, just click on Help. There's a wealth of information there. Or check the pilot's handbook. But now, let's go back and see how John is doing. Aha, teraz klasyk. John, you just about crashed into the Empire State Building. Hey, that would be cool. Folks, have fun in your flight. Tak, też miejmy na uwadze, że to było rok przed, tak, World Trade Center. Także tutaj takie żarty miały miejsce, co już dzisiaj byłoby bardzo niestosowne. What's new? Cóż to mamy? Też kolejny filmik. Taka zajaweczka, co nowego, ale bez komentarza. Po prostu mamy wideo, mamy Concorda. No dobrze, może tego nie będziemy oglądali w całości.
tutaj dalej mamy lekcje. Cóż my tu mamy? Intro flight, jakiś lot wprowadzający. Mamy też filmy instruktażowe. No, bardzo fajna rzecz. Jeżeli tutaj byłbym nowicjuszem całkowitym, to na pewno byłoby to dla mnie interesujące, żeby to sobie wszystko pooglądać. Pewnie 20 lat temu chłonąłbym jak gąbka to wszystko z wypiekami na twarzy. No wszystko w niskiej rozdzielczości, niestety już na dzisiejsze standardy. No tak, także tu mamy na przykład różne instrukcje. Tu jeszcze mamy coś do wyboru. No, na przykład podejścia ILS, jak wygląda. Także szkoda, że współcześnie może symulatory nie mają takich, takich pokazowych, szkoleniowych instrukcji. Mogłoby to już być oczywiście zrobione na silniku filmu, nie musi to być tak nagrane wideo. Tu zapewne lepiej im było to nagrać jako wideo. No jest tutaj trochę tego, to też samoloty liniowe i tak dalej. Dobrze, ja tu nie będę się teraz szkolił. Dajmy sobie Fly Now. Troszkę długo się coś wczytuje, ale jesteśmy. Dobrze, jesteśmy na lotnisku standardowo, jak to było w dawnych symulatorach, na lotnisku MEGS w Chicago. To lotnisko już nie istnieje, ono zostało zlikwidowane w 2003 roku. Tu widok z wieży mamy. Mamy widok z zewnątrz. Tu nawet mam włączony, wykrył mi akcelerację grafiki, więc mamy akcelerację sprzętową. Bez tego byłaby większa po prostu pikseloza. Zobaczmy sobie ilość klatek. O proszę, na budyneczki i mamy 17 klatek, 18. Także tak jak mogliśmy przeczytać w prasie, po prostu jest tragedia z klatkami nawet na współczesnych komputerach, więc to nie jest wina w żaden sposób sprzętu, to po prostu no, skaszaniono kod, odwalono kaszane trochę. No tutaj jak już nie ma budynków, mamy niebo, to te klatki już są takie, jakie powinny być na współczesnych komputerach. Ponad 100 klatek. No ale tutaj już budyneczki i 30, 20 nawet. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o klatki. Wystartujmy sobie. Zwolnijmy hamulce. Tutaj jeszcze, co tu jeszcze? Świateł nie mamy żadnych. Dajmy stroby, nawy. No i tak się latało. Latało się na panelu 2D wtedy jeszcze cały czas. Ja pamiętam, że jeszcze jak latałem w wersję 2004, to był mój pierwszy kontakt z symulatorami i latałem na Microsoft Flight Simulator 2004 wtedy, to jeszcze też latałem na panelach 2D. Tam już był wirtualny kokpit, ale był bardzo słabo zrobiony, więc wybierałem latanie na panelach 2D. No i przed takim panelem przesiedziałem wcześnie mnóstwo godzin, bo jednak te panele się za bardzo nie zmieniały, tak? One w wersji pewnie 2002, w którą tutaj nie latałem nigdy, ale w 2004 no, wyglądały niemalże identycznie, więc tutaj pod tym względem już niewiele się dalej zmieniało. Oczywiście poprawiana była grafika, jeżeli chodzi o rendering świata. No i tutaj możemy zmieniać kąty patrzenia, ale tylko tak kąty proste, 90 stopni w lewo, 90 stopni w prawo, na wprost, jeszcze mamy tak na skos. No i mamy przy tym takie prerenderowane bitmapy 2D, wnętrza kokpitu, taką a la atrapę na miastkę wirtualnego kokpitu. Tu możemy klawiszem W schować sobie całe te tablice. Możemy się nawet chyba z tyłu rozejrzeć, tak.
Także no trochę słabo, że nie można się swobodnie rozglądać po prostu, tak? Mamy tylko takie widoki pod pewnymi kątami zrobione. Klatkaż teraz bardzo duży, nawet tam chyba 300 klatek wchodziło, ale wystarczy polecieć tu na zabudowania i zapewne będzie słabo. Ciekawe, nie pokazuje klatek jak da. No, teraz pokazuje. No, nawet tam 9 klatek mi się pokazało przy zmianie kamery. 10, teraz 10, 12. Naprawdę tragedia. No i w oddali na horyzoncie widzimy po prostu pusty świat, pustynia. Zero już budynków. Mamy tylko parę budyneczków tutaj, a reszta to już jest goła tekstura bez żadnych obiektów. Bardzo słabo to się teraz prezentuje. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Tu w ogóle, jak widzimy, no kiedyś te symulatory to był po prostu program komputerowy, można powiedzieć, tak? To było sobie w okieneczku. Mieliśmy normalne menu, jak w każdym normalnym programie Windowsowym. Także ciężko to było nazwać grą nawet. Niestety najnowsza wersja 2020 to już jest bardziej gra, można powiedzieć. No niestety, niestety, kto co lubi. Nawet do wersji FSX-a mieliśmy właśnie takie typowo Windowsowe menu. Zobaczmy sobie może pogodę. Mamy pogodę globalną, lokalną. Jak rozumiem, możemy ustawić sobie globalną pogodę. Zawsze będzie taka sama podczas naszego przelotu. Tu mamy właśnie pobieranie pogody rzeczywistej, ale no już to nie jest dostępne. Nie można się połączyć pewnie z serwerem. Stawmy sobie jakieś chmurki, zobaczmy jak wyglądają. No, widoczność dosyć niska jest. Ok, tak się prezentuje troszkę bardziej zachmurzone niebo. Że włączmy sobie dalej pogodę, zobaczmy, co tu mamy dalej. Opady mamy, jakieś wysokie. Tak, mamy. Wtedy właśnie oszałamiające efekty kropel na szybie, na uwiewce. To naprawdę bardzo fajnie wyglądało kiedyś. Jak to widziałem, widziałem to ze zdjęć tylko w różnych tam gazetach, to robiło wrażenie. Chociaż z boku już deszczu nie ma na szybach. Stawmy sobie może burze, silne opady. Tak się prezentuje pogoda burzowa. Mamy bardzo ciemną chmurę. Są też pioruny. Tak, słychać nawet grzmoty. Ja w ogóle, jak widzicie, uruchomiłem ten symulator w okienku. No to też dlatego, że właśnie na full screen robi mi to jakieś problemy, po prostu źle to się renderuje. Więc tu no może jednak są jeszcze jakieś problemy pod tym Windowsem 10, ale w okienku działa to bardzo dobrze. Ale tak czy siak wolę właśnie uruchamiać w okienku, a to dlatego, że ten symulator został przygotowany po prostu do proporcji ekranu 4:3. To widać po panelach, tak? Jeżeli byśmy sobie ten panel tu rozciągnęli na całą szerokość ekranu, no to mielibyśmy rozciągnięty ten panel, tak, co bardzo brzydko wtedy wygląda. Więc jeszcze właśnie w latach tam 99-2000 no po prostu używano monitorów kineskopowych, to raz i dwa, że w proporcjach 4:3. Dopiero później, dużo chyba później weszły te panoramiczne ekrany. Ja wleciałem chyba w chmurę.
Chociaż nie, ta chmura znikła. Chyba minąłem burzę w takim razie, co się tu dzieje. Nie ma burzy. Wzięła i zniknęła. Rzeczywiście wyłączyła się. Wzięła i się wyłączyła mi burza. Troszkę nie lubię tej pracy kamery. Ona tak właśnie przelatuje, co mnie się osobiście nie podoba. Zobaczmy sobie też tutaj porę i sezon. Jak sobie włączymy noc. Mamy od razu podświetlone kokpity. Może o tym pisano w Gamblerze, że są jakieś efekty świetlne kokpitów. Może to, że tu mamy na czerwono podświetlenia. Nie wiem, dziwne, bo to wcale jakoś nie wygląda. Tak wygląda świat nocą. No tu jesteśmy ciągle nad wielkim miastem, tak? Chicago, tu są wszędzie zabudowania. Dajmy sobie zmierzch. Tutaj niestety tekstury bardzo wolno się wczytują, co widać, co nie wygląda za fajnie. Dalmy jeszcze widok, o. 9 klatek, 10, super. No ale całkiem ładny zachód słońca, trzeba przyznać. Jakbym to w to lato 20 lat temu, byłbym naprawdę zachwycony. Już te chmurki też całkiem fajnie wyglądają, co też tam chyba chwalono w Gamblerze. No tu mam jeszcze pogodę zaawansowaną. Tu możemy sobie wszystko ustawiać, ale dobrze, nie będziemy się tym zajmować. Co mam jeszcze w Word? Możemy sobie skoczyć do innego lotniska. Zobaczmy sobie Warszawę. Jak to zrobić? Search Airport ID. Tu mamy Search Place. Trzeba wpisać nazwę wtedy. Mamy różne filtry. Tak, rejony świata, kraje. Weźmy sobie po ID, tutaj chyba się już pisze ID, czyli dajmy sobie EPWA. Widać, że chyba kamera się transferuje, no raj, rzeczywiście, ona się transferuje z Chicago do Warszawy. Jakby nie mogli po prostu od razu mnie przenieść. Dobrze, mamy noc, ja sobie wrzucę dzień. Też sobie wystartujmy szybko. Hamulec ściągnięty. Pełna moc. Także tutaj też bez problemu wykrył mi joystick. W sumie całe oprzyrządowanie, wolant, przepustnice, skok śmigła mam, mieszankę. No i oczywiście pedały też wykrył, więc można latać tutaj bez żadnych problemów. Tak się prezentuje Warszawa. Rzeczywiście, jak pisano w Secret Service, nic tu nie ma. Poza tutaj przy lotnisku mamy troszkę parę budyneczków.
No widzimy tylko już styl tekstur miasta, jest europejski z czerwoną dachówką i chyba tyle. No i tutaj z niskiej wysokości te tekstury wyglądają jednak paskudnie. Zmieniłem na gdzie jest centrum miasta teraz. Może tam na lewo. Może tam na lewo płynie Wisła, albo jakaś droga tam przebiega. Osiem klatek, także standard w Microsoft Flight Simulator. Ale to jest ciekawe, bo tu nic nie ma, jest 8 klatek, nawet budynków nie musi renderować, także to już w ogóle jest dziwne. Ale też chyba mam wrażenie, że jak się da zooma kamery, tak, to zoom kamery powoduje też jakieś problemy. Teraz już jest 13 przynajmniej klatek, 30, no niecałe. Tak, ale przy oddaleniu już mi robi 8. Także nie za fajnie, no ale cóż, to był symulator sprzed 20 lat. No tak, jest tam Wisła, płynie sobie rzeka. Teraz ją bardziej widać z tej wysokości. Także tam wygląda, że mamy centrum miasta. Tutaj powinny być gdzieś pałac kultury. Ale nic tu nie ma. No chyba trochę przegięli z tą teksturą tutaj miasta. To jest za wielkie, tu już chyba to miasto nie powinno aż tak się ciągnąć. No ale już z wysoka wygląda ta tekstura troszkę lepiej. No to jeszcze może nie, ale o tak. Jakbym był jeszcze wyżej, to już są rozpoznawalne jakieś domki, uliczki, ale i tak wszystko jest płaskie, bez zabudowy, postaci brył. Dobrze, tu sobie zobaczyliśmy Warszawę. Co my tu jeszcze mamy? Map View. To jest coś, co mi brakuje w Microsoft Flight Simulator 2020, w tym najnowszym. Żeby wejść sobie w taką normalną mapę, gdzie mogę sobie kliknąć daną pomoc nawigacyjną, podejrzeć danego wora, mieć jego nazwę, mieć jego częstotliwość, jego kod Morsa. A tam mamy tylko taką mapkę, z którą nic się nie da zrobić. Chociaż ta mapka jest o tyle słaba, że jest w malutkim okienku i musimy ją tak sobie przewijać, klikając na krawędzie. I taka mapka przetrwała do FSX aż. Czyli przez trzy kolejne edycje się przewinęła. No ale dużo bardziej mi się to podoba. No oczywiście jakby to było większe i bardziej łatwiej się tym mogło sterować, to było jeszcze lepiej. No ale to, że mamy tu te pomoce nawigacyjne klikalne, możemy sobie wybrać dowolną pomoc nawigacyjną i podejrzeć jej częstotliwości i tak dalej. No i też są filtry różne, drogi lotnicze, skrzyżowania, nasza trasa, wory, dybiki i tak dalej, lotniska. Wszystko można pokazać, schować. Tak, tu pozycja wieży, pozycja naszego samolotu. Jakieś tutaj, tak, biblioteka scenerii, tu możemy sobie odhaczyć jakiś obszar, którego nie chcemy, albo można też było sobie pewnie dograć, dodać jakąś nową scenerię. Zobaczmy sobie samoloty, tak, tutaj jest to pewnie najciekawsze, co mamy, jak wyglądają nasze samoloty. Mamy Beach King Air, czyli samolot, który został specjalnie dodany w wersji Pro. Można tu sobie nim trochę obracać, ale to strasznie klatkuje. Mamy zmianę tutaj consigna,
Mamy opisik samolotu, mamy jego też tutaj osiągi. Zobaczmy sobie. Tak, za mało mam prędkość, jeszcze podwozie możemy schować. No tu już można latać też szybciej takim samolotem. Mamy pilotów. Modele trójwymiarowe. To chyba też była nowość, chociaż nie wiem jak było w wersji 98. W środku widać wirtualny kokpit, który jednak nie dano nam normalnie. Podczas latania. Zobaczmy jak wygląda tutaj kokpit. O, tak wyglądają panele 2D. Tu mamy też rendery przy obracaniu głową. O, proszę, mamy wnętrze. No rendery ładnie wyglądają, no ale to są właśnie rendery statyczne, więc jako bitmapa, więc po prostu wymodelowano wszystko ładnie, wyrenderowano i teraz tylko wyświetlajmy jako bitmapę. Co po prostu nie pożera zbyt dużo mocy komputera. Zobaczmy sobie kolejne samoloty. Mamy helikopter. Ja to się helikopterem pewnie rozbiję, bo helikopterami to za bardzo nie latam. Okej, tak wygląda nasz helikopter. No kiedyś w FSX-ie jeszcze jak latałem, to przeszedłem sobie cały tutorial na helikoptery. No na początku to miałem tragedię, bo co chwilę się rozbijałem. Albo nie potrafiłem wykonać tam zadania, które były stawiane do wykonania. O, chyba teraz też się rozbiję zaraz. No ciężko mi się latało helikopterami. I w sumie przestałem latać od tamtej pory, w ogóle nie latałem helikopterami. Więc przerzucę się na następny samolocik. Może duże sobie weźmiemy na później, bo one potrzebują dużej też prędkości. Mamy Cessny już widzieliśmy. Mamy też taką wersję RG, która ma składane podwozie. Damy G, możemy złożyć podwozie. Poza tym chyba wygląda jak Cessna po prostu. Tak. I panel. No panel troszkę inny jest niż ten standardowy. Tu mam też Cessna IFR, czyli możemy sobie ćwiczyć loty wedle przyrządów. I proszę, zasłania to cały ekran. Nic nie widać, jak tu wylądować. Trzeba by sobie wtedy zdjąć tą całą planszę z przed oczu. No ale tutaj upchano jeszcze całą radiostację. Zobaczmy sobie dalej. Concorde, to jest szybkie, weźmy później. Mamy Extra. Samolocik akrobacyjny. Ok, pikujemy co w dół. No i tutaj można sobie robić beczki, czy tam inne akrobacyjne manewry. No prawie zaraz całą Warszawę zobaczymy. Jesteśmy dosyć wysoko. Tam się skieruje może w stronę centrum. Uhuhu. Za mocny ten skręt był. Dobrze, zobaczmy dalej samoloty. Mamy Learjetika. Weźmy Muni Bravo na razie. Tak, i kolejny samolot, który został dodany w wersji Pro.
Moni Bravo. Też wiele razy później się pokazywał w kolejnych edycjach tego symulatora. Dosyć szybki samolocik jednośmigłowy, jednosilnikowy. Tak, tutaj panel. No to oczywiście tutaj panele miały dodatkowe, tutaj mieliśmy jeszcze dodatkowe panele, na przykład tutaj z radiem. Tutaj GPS, jest to nowość, jako że GPS pojawił się po raz pierwszy w Microsoft Flight Simulator. Tutaj nam ułatwiał podgląd na naszą pozycję, trasę też przelotu. No i busolka magnetyczna. I to też było pod klawiszami Shift 2, 3 i 4. I to było dużo bardziej wygodniejsze używanie tych klawiszy skrótowych niż szukanie tych przycisków. I Shift 1 cały panel nam zabiera, tak jak klawisz W. Chociaż nie, bez świateł nam zabiera. Co my tu mamy dalej? Muni Bravo był, teraz mamy Muni Bravo IFR, to już nie będziemy sobie patrzeć. Mamy szybowca. Bardzo stary szybowiec, jak widzę po zegarach i po busoli magnetycznej. Tak, mam jeszcze prędkość w milach lądowych na godzinę. MPH i tak się prezentuje szybowiec. Rzeczywiście bardzo stara konstrukcja. Mamy Sopwith Camel. Samolcik z I wojny światowej oczywiście i tak, brytyjski myśliwiec. Tutaj nim się ciężej startuje, dlatego że ciągnie ogon, więc tak cała konstrukcja samolotu jest przechylona do góry i po prostu nie widać pasa, po którym się rozpędza. Trzeba to sobie kombinować z ustawieniem kamery. Ale samolocik prezentuje się też całkiem spoko. I z większych samolotów, no teraz będzie się ciężej przesiąść na większe. Tak, Learjetika sobie weźmiemy na przykład. Idziemy w odrzutowce. Schowajmy pod wozie. Ja dosyć lubiłem Learjeta, jak się tutaj przesiadłem później na FSX-a. To troszkę latałem sobie Learjetikiem i nawet go polubiłem. Oczywiście to był ten Learjet w wersji podstawowej, bez, nie jako dodatek, więc tam wykonanie tych samolotów było słabe, ale tak czy siak fajnie mi się nim latało. Kurde, się teraz zbijam. Tutaj dajmy sobie widok. Dobra, przeciągnięcie mamy. Tak wygląda panel Learjeta. Okej, tu nie widzimy, mamy szybę po prostu. Wirtualny kokpit. Widzimy półeczki. Jest też wnętrze. Okej, wejdźmy sobie w kolejne samoloty. Był Learjet, Extra, Concorde, może na końcu. To co zostało? Boeingi zostały. Weźmy 737 popularnego Boeinga. Panel jak panel. Panel jak panel Boeinga. Okay. O, mamy fotele. Ciężko operuję, bo to ucieka mi ten przyrząd do rozglądania się. Overspeed. Czemu nie ma klekotania, jak jest overspeed?
ale przynajmniej jest napis. Teraz możemy wejść wyżej, dobra. No jest też 777. Może to się wolno wczytuje. Najpierw widzę świat, a później kokpit się doczytuje. Dobrze, może Concorda zobaczymy sobie później, bo sobie włączymy jeszcze przygodę. Tu mamy co ciekawe na kolanniki właśnie. Możemy sobie zobaczyć tutaj skróty klawiszowe. Niestety nie ma wyszukiwarki, ona się była dopiero pojawiła w FSX-ie, a tutaj no, trzeba było no, sobie szukać ręcznie wszystkiego, co jest słabe. Mamy checklisty. Też jako taki dokument do przewijania i takie informacje o prędkościach. I co ciekawe, był notatnik, gdzie możemy sobie dopisać dowolny tekst. Możemy sobie napisać i ten tekst po prostu się zapisywał tak automatycznie i można było sobie tworzyć notatki dla każdego samolotu osobno. Nie widziałem tej opcji później, w 2004 wersji na pewno jej nie było, więc chyba po prostu zrezygnowano z tego feature'a. A dosyć ciekawy jest, tak, że można sobie tutaj coś notować. Tu mamy punkty nawigacyjne, sobie możemy na niebie ustawić, nie będę tego włączał. A tu sobie koma ustawiałem. Już myślałem, że jest komunikacja z ATC, ale to jeszcze nie było ATC. ATC się chyba pojawiło w wersji kolejnej, 2002. Tu też nastawy do autopilota, możemy sobie z tego okienka też powłączać wszystkie opcje z autopilota. Ale autopilota też oczywiście można sobie tutaj włączyć, co możemy sobie dać, na przykład uzbroimy sobie przepustnicę, gdzie jest prędkość tutaj, a tylko prędkość jest nieustawiona. Dajmy sobie 250 speed i trzyma nam teraz prędkość. Paliwo. Możemy sobie ustawić ilość paliwa w każdym zbiorniku. No jest smoke system, ale tutaj nie mogę go włączyć. Silniki są niedostępne, nie wiem czemu. Opcje realizmu. Ja tutaj już sobie wcześniej suwaczki ustawiłem na maksa, ale i tak nie mam wszystkiego ustawionego. Nie, no, tu nie ma chyba tego kompasa żyroskopowego, więc nie mam możliwości tego włączyć. Mam paliwo bez granic. Czemu? Aha. Nie wiem, czemu nie mogę wszystkich opcji wyłączyć teraz. Też rzeczywiście muszę zmienić samolot. Auto mixture też nie mogę sobie teraz wyłączyć. Tu mogę sobie dać awarie, katastrofy i tak dalej, że działają kolizje. Dobrze, na razie sobie to wyłączę, nie będę tego włączał, bo rzeczywiście doprowadzę zaraz do katastrofy, bo nie patrzę, jak latam. Uszkodzenia różnych systemów standardowo i tryb przeskokowy, nie będę tego pokazywał. Tu możemy się przesunąć po prostu w dowolny rejon, dowolną pozycję samolotem. Możemy się ustawić. To sobie widzieliśmy. Opcje. Mamy pauzę, mamy przyspieszenie czasu. Co ciekawe, przyspieszenia czasu mieliśmy też na zegarach. O tak, tu jest zegar, mamy przyspieszenie czasu jeden raz, tak? Czyli nie mamy przyspieszenia. Czas płynie normalnie, możemy sobie kliknąć i mamy dwa razy przyspieszenie, cztery razy. Albo możemy lecieć wolniej. Znaczy czas będzie płynął wolniej. Także też fajna opcja. Tutaj z menu to ciężej trochę szukać. Mamy powtórki. I szkoda, że powtórki nie ma w najnowszym Microsoft Flight Simulatorze, to by się przydało, żeby sobie oglądać lądowania. Też jakieś tutaj nagrywanie wideo jest, czyli możemy sobie coś nagrać, jakiś lot, później go możemy sobie obejrzeć jako powtórkę. Analiza lotu. Logbook to nasze wszystkie loty, ja już tu troszkę sobie trenowałem. I
Mamy dźwięk, wyłączenie, kontrola. Możemy sobie włączyć albo wyłączyć joystick, kalibrację joysticka, przypisania. Przypisania właśnie klawiszy. Tutaj taki mankament z joystickiem jest taki, że nie wykrywa mi nazwy joysticka. Tak, to powinien być volant i pedały. I to trzeba sobie po omacku wybadać, co jest czym. No ciekawe, tutaj jakieś hieroglify mi powstawiał. I settings general, tutaj mamy pewne takie ogólne opcje. Na przykład systemowy czas możemy włączyć i tak dalej. Te opcje były też w poprzednich wersjach symulatorów. Mamy też display, tak, czyli nasza grafika. Tu właśnie, jak mówiłem, mamy włączone przyspieszenie sprzętowe. Mamy filtrowanie tekstur. Rozdzielczość nie ma teraz znaczenia, bo jestem w oknie. To by miało znaczenie przy full screen. I tutaj wszystko na maksa. Wszystkie suwaczki w prawo. Więc widzimy najlepszą grafikę, jaką udostępniał ten symulator. Opcje widoku. Full screen nie będę włączał, bo jak mówiłem, coś mi się psuje ta opcja. View options. Tutaj możemy też sobie ustawić różne kamery. No, mam jeszcze top view. Tak, mam jeszcze top view. Czekaj, czy mogę dalać? Tak, można dalać. Jest Polska. Jest nawet kula ziemska. No proszę, można całkiem sporo dalić. To dopiero mamy detale. I kolejny poziom detali. Nie widzę tylko mojego samolotu, który leci z overspeedem. Jak teraz zmienić tą kamerę? View options to było, dajmy cockpit. OK. Tak, tu mam przełączanie się między panelami 2D, możemy sobie włączać, to już pokazywałem. Co ciekawe, można też sobie włączyć chyba okienko, tak, można sobie włączyć drugie małe okienko, czy też chyba kolejne nawet można było sobie włączyć. Można jeszcze włączyć, tak, można kolejne włączyć. O, teraz mi wszystko poznikało, dobra. Tu można sobie włączyć inny widok, o, na przykład top down view. Tu można sobie włączyć, o, na przykład zewnątrz widok. Kurde, już mam prędkość. 400 węzłów, nieźle. Tu można sobie obracać też kamerą, jak się to zaznaczy, to okno. Także to było bardzo ciekawe. Tego już chyba nie ma w obecnym symulatorze. Tak, te opcje też wielu okienek przetrwały aż do FSX-a. Były też już chyba w starszych wersjach tego symulatora. Aha, tak się wyłącza kwadratowymi nawiasami. Tak, instrumenty to widzieliśmy. Nowy widok widzieliśmy. Tu widoki to ogólne. Możemy sobie zmieniać też z menu. Dobry close i tak dalej, to widzieliśmy. No i help prowadzi do linków na strony internetowe, które już niestety nie istnieją, więc to za bardzo nie ma sensu pokazywać, coś włączać. Zobaczmy sobie tutaj jakieś inne loty. Tu mamy takie predefiniowane różne też loty. Weźmy sobie na przykład o New York City Tour. Bo będziemy, tak, ekstrom będziemy latali. No i tu jak nie mam, nakazuje nam lecieć po tych czerwonych znacznikach. Mamy Nowy Jork. No tu mamy Statuę Wolności. Lecimy sobie na Manhattan. I są dwie wieże, World Trade Center. Ostatni symulator z tymi budynkami.
No ale pustawy ten Nowy Jork. Tutaj mamy troszkę budynków, powiedzmy takich najważniejszych. I co? I tutaj mamy lukę w budynkach. Wszędzie też powinny być wieżowce. Gdzieś tu mamy klatek. Szału nie ma, 10 klatek. Widać ulice, samochody jako kropki. Zobaczmy tam sobie jeszcze park na Manhattanie. Tylko może przyspieszę czas, żebyśmy się tam szybciej dotarli. Jak znajdę zegar, tu jest. I lecimy dwa razy szybciej. Jesteśmy nad parkiem. Minusik. Ok. No, dali taką teksturę, nawet fotorealistyczną. No, ale dopiero pewnie jeszcze im wyżej byśmy byli, tym lepiej by to wyglądało. No i tu mamy wiele takich różnych scenariuszy, co możemy sobie dać. Paryż zobaczmy sobie. Paryż zobaczyliśmy też sobie w poprzednim retro nagraniu z wersji 5.1. Tutaj coś słabo to wygląda. Nie widzę wieży Eiffla jeszcze. Ale mniemam, że tam jest centrum i tam gdzieś powinna być. Parę budyneczków rzędem stoi. No jakieś budyneczki się popapują, więc tam jest lotnisko. Był też jakiś skrót klawiszowy na przyspieszenie czasu chyba. O. R. Tylko R, R i plus chyba się dawało i R i minus. R plus. Tak, chyba co szybciej. No i widzimy ten pop-up budynków. Sceneria się wczytuje szczegółowiej. O, pokazała nam się wieża Eiffla w końcu. I kolejne budyneczki się dokładają. No rzeczywiście, z takiego bliska te budynki dopiero się pokazują, to rzeczywiście słabo to wygląda. Co ciekawe, wieża Eiffla tak daleko i pokazała nam się już dużo wcześniej niż na przykład tu jakieś budyneczki. O, tu się jeszcze pokazują. No słabo to wygląda, słabo. A klatek mamy 11, też słabo. Rzeka jest przerwana. Chyba, że tam idzie pod ziemią. No i mamy wieżę Eiffla.
Zlecę z dużym czasem. O, teraz mamy czas normalny. Dobrze, mamy overspeeda. I tak się prezentuje wieża Eiffla. Dobra. No i oprócz takich tutaj scenariuszy, to są też chyba jakieś oloty IFR. Tutaj coś na szybowiec. Jakieś podejścia ILS, oczywiście mamy tego trochę. Jest też jakieś tutoriale mamy tutaj. Może te lekcje latania z Rodem Machado. I mamy przygodę. Tu mamy przygodę podzieloną na kategorię początkujący. Jest lotniskowiec. Tutaj mamy lądowanie na Placu Czerwonym w Moskwie. Co ciekawe, tutaj trzeba uważać na strzelające do nas wyrzutnie, tak sam, czyli wyrzutnie ziemia-powietrze rakiet. Tu jakieś inne wyzwania. Ja tutaj wezmę sobie, gdzie to było w ekstra, mamy właśnie Concorda, przelot Concordem. Całego lotu nie wykonam, bo to będzie jednak długachne, ale zobaczmy sobie, jak to wygląda. Mamy lot z Londynu do Nowego Jorku. Mamy tu taką odprawę, jak będzie wyglądała nasza trasa. I takie tam skróty klawiszowe pomocne. No, całość by trwała 3,5 godziny bez przyspieszania czasu. Jesteśmy w Concordzie. Tak się prezentuje panel Concorda. Tu co ciekawe, mamy taką namiastkę rozmów z ATC. To są nagrania po prostu tutaj. Takie uproszczenie jest, ale tak zwiększa nam to taką imersję, że pierwszy oficer rozmawia sobie tutaj z ATC. Taksi wyłączę. Tutaj noc na piątkę wystarczy przy starcie. No, ustawiają wszystko, squawka na chyba właśnie ustawili. Tak, tutaj operuje radiem pierwszy oficer, jakby robi za nas wszystko automatycznie, więc jest to dosyć uproszczone teraz. Dużo rzeczy za nas jest robionych. Ustawił mi teraz wysokość 29. Ustawmy sobie wzbijanie na... Okej, zaraz startujemy. Więc na now dajemy pełny ciąg i jeszcze dopalacze. Dopalacze sobie też dajmy. Dajmy sobie wzbijanie 1800, będziemy wzbijać. Flight Directora sobie włączmy. Także szybko tutaj nas startują. Jeszcze heading mógłbym sobie ustawić, ale dobra. Heading mam z drugiej strony. To niestety trzeba klikać. Nie da się tu scrollować myszką szybko. Taki minus. No dobra, rozpędzamy. Zielone lampki nam się nie włączyły z Take Off Monitor. Nie wiem czemu. A, dopalacze. Teraz są włączone. Słabo, dopalacze nie miałem włączonych. To masz podwozie w górze. Dajmy teraz trzymanie wysokości. Dajmy mu, czemu on mi schodzi w dół. No w górę, panie, w górę. Dajmy mu utrzymanie prędkości 250. Możemy wyłączyć dopalacze. I jeszcze z paneli mamy oczywiście zarządzanie paliwem, co było też bardzo ważne, żeby tutaj sobie kontrolować środek ciężkości. Tu nam ustawili już lot
dajmy sobie nav po prostu, będzie nam tutaj automatycznie trzymał. No to jest bardzo uproszczone, tak? Mamy tylko 4 zegary pokazujące stan paliwa, gdzie zbiorników Concord miał 13, tu mam tylko 4. Tu można domniemywać, że to jest zbiornik balastowy przedni, tutaj tylny, chociaż przednich były 2. Tu mamy jakieś zbiorniki chyba po prostu główne, można powiedzieć. Bardzo wielkie uproszczenie, tak samo przelewanie paliwa jest bardzo uproszczone. Automatycznie nawet jest ustawione, że przelewanie paliwa będzie się działo automatycznie, więc czy tak domyślnie mam ustawione. Jeżeli chcemy ręcznie tym sterować, to możemy sobie dać, że chcemy teraz przelewać na przód. Teraz nie chcemy przelewać w ogóle, albo na rufę. Dobra, już sobie zostawię, że automatycznie. Także jakby w porównaniu z chociażby Flight Gearem, teraz jak kręciłem, to jest to bardzo uproszczony Concord. Możemy podnieść nos, ale na przykład cóż z tego, że podnosimy nos, jak w ogóle on nam nie zasłania widoku w żaden sposób. Więc w sumie chyba jedyne, co może zrobić, to zmniejszyć jakiś tam opór aerodynamiczny, o ile to rzeczywiście symulują. Zobaczmy sobie widok z zewnątrz. Tak, praca kamery jest beznadziejna, nic nie widać, ale teraz musimy oddalić, dobra. No i mamy mglisty dzień w Londynie. Zaraz sobie wlecimy w chmury. Tak się prezentuje Concord. Ajajaj, nie ten klawisz, dobra. Cóż, przyspieszmy sobie czas. Może dam de-icing, żeby tutaj pewnie w chmury zaraz wlecimy. Dajmy odlodzenie. Zobaczmy sobie na GPS-ie. Tak, tutaj jesteśmy. Dopiero co wlecieliśmy tu sobie na trasę. I lecimy na 28 tysięcy i tutaj po osiągnięciu tej wysokości jeszcze sobie polecimy tutaj nad akwen wodnym między Anglią a Irlandią i sobie wtedy odpalimy dopalacze i wejdziemy w naddźwiękowe prędkości. No ale sam lot wygląda no słabo, bo po prostu latamy w takich chmurach cały czas i nie ma co oglądać za widoków za bardzo. Po prostu patrzymy się cały lot 3,5 godziny po prostu w tablicę. Także porównując to w ogóle do współczesnych symulatorów, to takie latanie no jest oczywiście mniej realistyczne na takiej tablicy, ale z drugiej strony jest wygodne, no bo w zasadzie po prostu się siedzi i wszystko ma się pod ręką. Wszystko jest pod myszką. Można tu sobie tylko włączyć ewentualnie dodatkowe panele, które są ukryte. Tak, ale wszystko jest w zasięgu myszki i nie trzeba nic tam przybliżać, oddalać kamery, skakać w ogóle kamerą po różnych tutaj widokach. Wszystko mamy tutaj na takim panelu, który możemy sobie suwać. Stawmy go z powrotem. Dobrze, przyspieszmy czas 4-krotnie. Tracę chyba prędkość, więc troszkę zejdę z kątem natarcia, bo już mi nie trzymał 250. No, co jest, panie? Coś niedobrze. No, rozpędzaj się. What the hell? Ciągle tracę prędkość. Co za dziadyga. Rozpędzaj się.
sumie to mogłem go rozpędzić nawet już do jakichś tam 300. 380. No i co, rozpędzisz się teraz? Już się rozpędzi, dobra. No po prostu przegapiłem, rzeczywiście stracił tutaj prędkość, już ciężko mu było ponownie się rozpędzić. Więc trzeba było zniżyć lot. Ale teraz już idzie. Tak, nasze center of gravity zaczyna się przesuwać coraz niżej. To już wchodzimy na 0,8 Macha. Więc tutaj też będziemy trzymali 0,9, może 5, zobaczymy. Może wyjdziemy na taką prędkość, może dam 390 tutaj. Czyli prędkość poniżej 1 Macha musimy jeszcze trzymać. Chyba już wyleciałem z chmur. Mogę już wyłączyć odladzanie. Światło lądowania też mogę wyłączyć. Dobrze, 36 tysięcy. Zaraz będziemy na naszym pułapie tutaj pierwszym. I zbliżamy się do brzegu, więc niedługo też będziemy przyspieszać dalej. Ok, jest 28 i mamy 9,5, więc dajmy sobie. On już traci prędkość, ma hold. Czemu już tracisz prędkość? No ok, trzyma 0,94. Troszkę niecałe, ale on ok. Tutaj Center of Gravity nam trzyma automatycznie, bardzo ładnie. Widzimy, że tył jest dociążony całkowicie. Tutaj przedni balast jest już troszkę opróżniony. No i co, jeszcze trochę. Już jesteśmy nad wodą. Coś widać z zewnątrz. Aha, nic nie widać, widać chmury. No ten lot niestety jest mało widowiskowy. Dobrze, mamy tutaj pozwolenie na wzbijanie chyba dalej. Tak, 50 tysięcy dostaliśmy. I od razu wzbijamy. Więc zrobimy tak, że włączymy dopalacze, damy sobie pełny ciąg i wyłączymy trzymanie macha. Tak, wyłączymy trzymanie macha, dopalacze. I wzbijamy i będziemy tylko kontrolować teraz kąt nachylenia samolotu, żeby nie przekroczyć, nie zrobić overspeeda. A jak prędkość nie będzie rosła, to trzeba będzie kąt pochylenia zmniejszać. Tak jak teraz mi troszkę nie rosła ta prędkość i dalej nie rośnie. No rozpędzaj, rozpędzaj. Dobra, teraz idzie dosyć dobrze. Dajmy go do góry. Ok, mamy overspeed. Dajmy go jeszcze do góry.
przewijałem z prędkością. Ok, over speed spadł. Możemy teraz troszkę znowu zmniejszyć kąt natarcia. Dajmy 1800, idzie prędkość. Też patrzymy głównie na machy. Aha, i będziemy trzymali Mach 2, więc to sobie wbijmy szybko Mach 2. O raju, ale to się trzeba naklikać. Mogłem zrobić to wcześniej. Nie, no słabe to jest, że się trzeba tyle naklikać. Jest już 1.9, dobra, zdążę. Dobrze, niech będzie 0.1. Rozpędzasz troszkę słabo, więc troszkę ci tu pomogę. Ok, wchodzą machy, wchodzą. Jeden, dziewięć, sześć. Jeszcze mu pomożemy, bo coś wolno. Wolno wchodzą te machy. A, w sumie to już mogłem też wyłączyć dopalacze przy 1.7 macha. I przestał się rozpędzać. No, idziesz. Jeden, dziewięć, dziewięć idzie, ale coś nieśmiało. No bo co, mu dopalacze wyłączyłem i przestał się rozpędzać. Dobrze, dam mu tutaj Mach Hold. Jako 2.01. No teraz idzie trochę, dobra. Wbija dwójkę. Wchodzą dwa machy. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, nie to chciałem włączyć. Jak to się oddala. Tak, wlatujemy. Będziemy teraz wykonywali lot przez Atlantyk. No i tak aż do Nowego Jorku. To będzie długo trwało, więc oczywiście tutaj nie będę już latał. Dalszego lotu wam nie pokażę. Ale tak się prezentuje Concorde. Zobaczmy jeszcze może widok zewnętrzny. Jak to wygląda na takiej wysokości. Tam mam kamerę oddaloną maksymalnie. No w sumie nic nie widać, no słabo. Nic nie widać nad horyzontu. Ziemi nie ma. Na dodatek mamy jakiegoś babola graficznego. A u góry... co mamy u góry? Horyzont? Co to jest? Niebo wcale nie jest zbyt czarne, jak powinno być. Ciemniejsze powinno być niebo na takiej wysokości. No, latanie Concorde, bo coś tutaj jest niedopracowane. Słabo to wygląda. To są jakieś te błędy graficzne. No ale tak się nam tutaj prezentuje stareńki Microsoft Flight Simulator 2000. To był jeszcze multiplayer, ale już pewnie i tak nie będzie działał. Zobaczyliśmy sobie na szybko start Concordem. Jak tutaj wyglądał. Jak wygląda przelot Concordem w tym symulatorze. No tak jak mówiłem, po prostu siedzimy i operujemy myszką na panelu 2D, gdzie nie trzeba się niczym rozglądać. Tu mamy dosyć ubogie opcje, jeżeli chodzi o autopilota. Jak widzieliśmy w Flight Gear, tam już to jest bardziej realistycznie zrobione. Tutaj jest to wszystko dosyć uproszczone. Tak samo panel z paliwem, teraz jest tutaj przednie paliwo niemalże puste, ale jeszcze nie jest w pełni użnione. Także to będzie tyle, jeżeli chodzi o
ten symulator, nie wiem, czy zrobię jeszcze jakieś retro symulatory, zobaczymy. Jak mi może coś wpadnie, to jeszcze coś sobie zobaczymy starego. Także dzięki za oglądanie, cześć wam.